Dzień dobry, tu Dzień Rago. Dzisiaj pokażę wam parę miejsc na FAQ, gdzie można przyjść na powiedzmy od 8 levelu i zarabiać już trochę pieniędzy na przykład jeżeli chcecie zbierać na pak, albo jeżeli chcecie zbierać na nowe eku, zaczynacie grę, nie wiecie co macie robić, gdzie zarobić, bo zbieranie golda jest ok, ale można naprawdę szybko zarobić, bijąc odpowiednie miejsca i mobki, które są naprawdę łatwe do zabicia. I pierwszym z tych miejsc są Swamp Trolle. I ich tutaj dość, to właśnie pokazałem. I bijemy je dla dwóch itemów. Właśnie Swamp Grass, bo jest to item potrzebny do imbuingu. I co to są imbuingi nasycenia? To dam link do artykułu na Tibiopedii pod tym filmem i możecie przeczytać sobie, jakie itemy, na jaki imbuing są potrzebne i co to są te imbuingi. To wtedy będziecie wiedzieli, jakie itemy z jakich mobów wypadają i będziecie mogli sobie ogarnąć, gdzie mniej więcej możecie chodzić i co bić, żeby zarabiać. A ja wam tu pokażę po prostu parę miejsc takich typowych do itemów imbuingów albo questowych. I też wypada z właśnie Swamp Trolli Medicine Pouch, taki plecaczek jakby, i możecie go sprzedać i one kosztują powiedzmy od 2 do 5 tysięcy w zależności od serwerów. I z nich wypadają różne najróżniejsze itemy, jakie wymienicie u tego właśnie NPC-a na taki woreczek i z tego woreczka, jeżeli go otworzycie, możecie dostać właśnie albo jakiś śmieć, albo jakiś konkretny tam przedmiot, które są warte w różnych, na różnych serwerach, w różnych cenach, ale ogólnie chodzi o to, żeby tutaj z tego woreczka trafić sałatę, która jest potrzebna do oswojenia ślimaka. I ten item potrafi kosztować nawet do 1 kg, więc albo sprzedajecie medicine pouch na pewny hajs, albo jak to się mówi właśnie, wymieniacie je na woreczki i próbujecie szczęścia. Kolejnym respem jest resp tutaj ptaszków, ważek i takich drzewek zaraz przy wejściu do Venore, przy tych schodach właśnie, tak jak ja się udałem, i schodzicie i tutaj bijecie właśnie wszystkie te moby, które się tu znajdują. Są to bardzo proste moby. Ważki dropią skrzydła ważek, które są potrzebne do imbuingu na speeda. Ptaszki dropią piórka, które są potrzebne na quest do hajs bossów, żeby wejść w portal. Oprócz tego ryby wypadają tutaj, które są też potrzebne na odblokowanie hajs portalu, więc weźcie to pod uwagę, że taka jedna ryba potrafi kosztować nawet 100 GP. Więc teraz zbieranie ryb może być całkiem profitowe. I oprócz tego z drzewek wypada kolejny dam jakiś item, który jest potrzebny do imbuingu, tak jak mówiłem. No oczywiście ceny tych itemów będą zależne od serwera. I bardzo fajne miejsce, bardzo dużo resp i naprawdę bardzo dużo mobów. Więc nawet jak tutaj ktoś biega, to na pewno w 2 osoby dacie radę się podzielić tutaj respem, albo nawet i w 3. Teraz przejdziemy do następnego miejsca i są to Walkirie i Amazonki pod Tchajs i Witche. Pod Tchajs, pod Venore, przepraszam. Na bagnach tam u góry od Venore, właśnie tak tutaj, mijamy domek Black Knighta i tutaj właśnie jest domek Black Knighta i stąd idziecie tam w górę, tak jakbyście szli na Ork Fortece, i tam mamy taki duży kamp, w którym znajdują się właśnie Walkirie, Amazonki i Witche. Z Witche oczywiście dropi Apple Back of Slices, item potrzebny do mounta osiołka, do którego film będzie niżej. Oprócz tego wypada żaba, nadmuchana żaba, ja ją nazywam, która jest warta naprawdę dużo pieniędzy, a tak naprawdę Amazonki bijemy po to, żeby zrobić Protective Charm. Jest to item potrzebny na basic level kryta i kosztuje naprawdę spory hajs, od powiedzmy 2 do 3-4 tysięcy za sztukę i wypada w miarę przyjaźnie. Oprócz tego zaraz nad tym obozem, tutaj wychodząc z tym mostkiem, tak jakbyście mieli na OFA, tutaj idąc wzdłuż rzeki, możecie dojść do takiego zejścia i tutaj w ciągu dnia zamiast tych właśnie wilków będą misie i świnki, dziki. I z misie oczywiście dropimy sobie berpawy. I teraz następnym respem jest w tym oto mieście resp kurczaków. I zrobimy z nich piórka kurczaków, które są potrzebne do outfitu, ale łączymy ten resp z drugim respem Amazonek, który znajduje się niedaleko stąd, bo tych kurczaków jest mało, więc jak nam się skończą i trzeba poczekać, aż się zrespią, żeby nie stać po prostu i nie marnować czasu, no to biegniecie sobie tutaj na te Amazonki. O, w tym miejscu jest taka miejscówka z Walkiriami, z Amazonkami i jeszcze pod ziemię tu można zejść i niedaleko stąd, tam zaraz dobiegniemy, no bo
po kolei tutaj trochę przyspieszę ten film, żeby jak najszybciej wam to pokazać, gdzie to dowiec. Biegnąc tutaj wzdłuż wybrzeża, dobiegacie do drugiej takiego miejsca, taka wieża jest tutaj, o właśnie tam coś mi się tu zlikło, o i tutaj dobiegacie i tutaj mamy Amazonki też znowu i na samej górze oczywiście tam będzie Witch. I to jest bardzo fajne miejsce do profitu, bo na tamtym Amazon Campie koło Venore potrafi być naprawdę dużo ludzi, a tutaj dużo mniej ludzi przychodzi. No i kolejnym respem do zarabiania pieniędzy i do levelowania na niskich levelach są łaspy, pszczółki. I one dropią klaster miodu, honeycomba, który jest potrzebny do questów i outfita. I ich ceny potrafią być od 1500 do 5000 za sztukę, 8 nawet tysięcy. No, oczywiście od serwerów zależy. I pierwszym jest Cold Heist tutaj. Cold Heist jest to chyba jeden z największych respów, jaki się znajduje. Jest naprawdę dużo tutaj tych łaspów i one są naprawdę jednostrzałowe mobki, więc luźno można sobie tu przychodzić i je wybijać właśnie na 8 levelu i zarobić na pierwsze EQ. Bezproblemowo nawet z tym EQ, z którym wyjdziecie z Ruka, więc nie będziecie mieli tu problemu żadnego, żeby tutaj przyjść. I drugi resp znajduje się właśnie koło AB. No tutaj pobiegłem w tą stronę, nie wiem czemu. I no i tyle. Znajduje się też taki malutki resp tych waspów na Venore, na bagnach tam, ale to może pokażę w jakimś innym filmie gdzieś tam kiedyś przy okazji połączenia paru respów ze sobą, ale tutaj mamy właśnie drugi duży resp waspów, więc jakby tamten był zajęty, to możecie przyjść tutaj. No nic, do zobaczenia w następnym odcinku. Bye bye.